Moi drodzy, marsz Mendelssohna się kończy, a więc zwiastuje to rozpoczęcie właśnie tej uroczystej chwili. Moi drodzy, 25 lat temu, zobaczcie, tak właśnie wyglądali nasi wspaniali dzisiaj bohaterowie Edyta i Bogdan. Zobaczcie, 25 lat temu, a dzisiaj jesteśmy wspólnie, zostaną razem z nimi, żeby obchodzić z nimi 25. rocznicę ślubu, moi drodzy. Jaka to jest rocznica? Srebrna. Srebrna. O, widzę, że jesteście przygotowani. Bardzo dobrze. Moi drodzy, z tej okazji chciałbym was bardzo serdecznie przywitać. Ciebie, Edyto, ciebie, Bogdanie. I również bardzo cieplutko waszych wspaniałych gości. I z tej okazji, jak 25 lat temu, tak i dzisiaj, w 2020 roku, zaśpiewajmy gromkie 100 lat, ale to tak naprawdę gromkie 100 lat prosto z serca dla naszych bohaterów za te 25 lat, bo jak widzicie, szczęśliwego, wspaniałego małżeństwa. I mam nadzieję, że spotkamy się na 50 złotych godach wszyscy razem. A w tej chwili jesteśmy na 25, więc zaśpiewajmy im gromkie, ale to gromkie, prosto z serca, 100 lat. Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż cię zawsze. Bo jesteś ty, dziś będzie jak dziś. Bo jesteś tu i proszę zostanie. Sprawić by czas